Na Marszu Niepodległości uważam, że mieliśmy do czynienia ewidentnie z zamówieniem na zadymę wykonanym przez policję i wykonanym niekonsekwentnie. I właściwie można to rozumieć na trzy sposoby. Sposób pierwszy no to jest taki, że policja, znaczy powiedzmy, nie, krócej, powiem tak, że albo wynikło to z faktu, że członkowie marszu po prostu zaskoczyli wszystkim swoim zdyscyplinowaniem, że się jednak wycofali, nie wdali w zadymę i policja się musiała wycofać. Albo myślę, że po prostu policja, i to teraz się skłaniam do tego, że w momencie jak albo myślę tak, że policja chciała od razu, żeby tak było, znaczy, że zależało im tylko na 15 minutach zamieszek, żeby TVN miał co sfilmować i żeby to można już było w nieskończoność pokazywać przez cały dzień. W kontraście, tu prezydent Komorowski, prawda, chwalebne, piękne, kilkudziesięciu garniturowców i mundurowych, prawda, idzie w asyście ludu Warszawy, a tutaj jacyś narodowcy kibole dymią. A teraz myślę, że najbardziej prawdopodobne jest to, że jak policja zaczęła spełniać polecenie, że ma być zadyma, to nagle zaczął ktoś inny do niej dzwonić i tu przepraszam, że będę posługiwał się częściowo językiem naszych elit politycznych i kulturalnych z okrzykami, co wy kurwa tam kurwa wypierdalać kurwa z tej ulicy tego, nie? To by znaczyło, a wnoszę, że mamy taką sytuację, że mamy jakby pewne rozdwojenie, pęknięcie u władzy. Tak jak w komunizmie to było. Że mamy tę frakcję, która uważa, że skoro nieuchronny jest kryzys i się wali, to trzeba jak najszybciej sprowokować jakiegoś, bo to jest stara ubecka rutyna. Że jak mają ludzie wybuchnąć, to lepiej zrobić ten wybuch samemu wcześniej, bo inaczej to się stanie w miejscu nieprzewidzianym i z wodzami nieprzygotowanymi przez władzę. I ta frakcja prawdopodobnie dążyła do tego, żeby Marsz Niepodległości zmienić w jakieś krwawe zajścia. I mamy drugą frakcję, która jednak się tego boi, która uważa, że jak dojdzie do czegoś takiego, to sytuacja się może wymknąć spod kontroli, bo już teraz gniew ludu jest za duży i może zmieść władzę. I mamy Donalda Tuska, który nie wie, czego się bać bardziej. To znaczy nie wie, czy bardziej się boi ludzi, którzy go mogą odsunąć od władzy, czy bardziej się boi swojego zaplecza, które może zrobić ten numer dokładnie, który robiono w PRL-u, czyli sprowokować zamieszki po to, żeby nie po to, żeby przykręcić śrubę społeczeństwu, jak to pewnie Donaldowi mówią, że trzeba zrobić zamieszki, żeby prawda, wprowadzić silniejsze przyustawy jakieś, prawda, gnojące za bardzo ludzi, tylko sprowokują zamieszki, a potem nagle wystawią Donalda i powiedzą to wszystko przez niego. I jak Gomułkę, jak Gierka, prawda, go szurną i ogłoszą socjalistyczną odnowę. I mam wrażenie, że znaczy europejską odnowę. I mam wrażenie, że się ścierają w tej chwili, bo proszę zobaczyć, to widać po mediach. No media jakby kiedyś grały pod jedną batutą, a teraz tak, jedni straszą tym bzdurabomberem, a drudzy jednak dekonstruują, że pokazują, że tam jest jakaś sytuacja ewidentnie rąbnięta, prawda, że to jakieś oszustwo, że to chyba wyhodowało, Abwera se wyhodowała jakiegoś bombera. Jedni tu wyszukują właśnie jakąś wypowiedź Brauna sprzed paru miesięcy, jakiś tekst z Facebooka, żeby robić histerię, że mowa nienawiści, że trzeba śrubę przykręcać. Drudzy to wchodzą jakby miękko i bez przekonania. I myślę, że to jest nasza obecna sytuacja, że te dwie frakcje u władzy się ścierają, których jedna by chciała ostrzej, druga słabiej, a sam Donald właśnie nie wie, którą frakcję wesprzeć, bo już nie wie, której ufać, bo prawdopodobnie nie ufa nikomu i słusznie, sam wie, kogo tam sobie zgromadził.